Dzień dobry, moi mili, jest niedziela, idziemy właśnie z synkiem na mały spacerek, to znaczy idziemy po auto w sumie, żeby wziąć i żeby pojechać na jakieś większe zakupy, znaczy zakupy, żeby cokolwiek kupić do jedzenia w ogóle. Idziemy właśnie po bardzo fajnym boisku, nie wiem czy będzie widać, bo akurat wtedy będzie słońce świeciło, ale uwierzcie mi, że jest dzisiaj przepiękny dzień. Tutaj moje małe baby sobie biega, tak to wszystko wygląda. Z drugiej strony mamy taki bardzo fajny plac zabaw dla dzieci. No ale mówię, no dzisiaj to chyba po południu wyjdę z nim troszkę na podwórko, bo jest naprawdę bardzo fajna pogoda. Muszę zerknąć, gdzie on pobiegł. Wygląda jak mała kózka. Kochani, co mogę powiedzieć? No, odchudzanie póki co na razie mi się bardzo małym kroczkiem udaje. Pisałam w sumie z Agatą ze Zdrowsze Jedzenie, Zdrowsze Ja. Powiedziała mi, że te 700 gram to wcale nie jest taki zły wynik. Trzymam się dalej, chociaż uwierzcie mi, że jest bardzo ciężko, bo no kurde, człowiek ma stare nawyki i chciałoby się coś tam zjeść. A dzisiaj będzie super wyzwanie, bo chcę wam pokazać w ogóle, bo stwierdziłam, że dobra, dieta moja dietą, życie moje życiem, ale też mój chłop i reszta mojej rodziny musi coś jeść. A ponieważ swojego czasu bardzo fajnie, tak mi się wydaje, piekłam ciasta i gotowałam, żeby nie było, że one sobie, te bidoki są okaleczeni, bo jestem na diecie, nie będę nic im robiła. Dzisiaj zrobię chyba arbuzowca i postaram się go w ogóle nagrać, żebyście mogli zobaczyć, jakie to jest bardzo fajne ciasto. To ciasto widziałam mojej kuzynki na ślubie córki. Ale niestety z racji tego, że mój mały przewrócił się, rozciął wargę, niestety moja impreza się bardzo szybko skończyła i szczerze mówiąc nie zdążyłam zjeść tego ciasta, ale przyjechałam do siostry bodajże, tak, bo akurat wracałam i jeszcze musiałam odstawić córkę od mojego męża do domu, więc u siostry żeśmy upiekły to ciasto, bardzo fajne i dzisiaj jadę właśnie kupić mak, potrzebny jest mak, potrzebny mi jest arbuz. Kupię i upiekę i wam wszystkim pokażę. Może ktoś się skusi, może na święta zrobicie coś dla odmiany. Dobra, moi drodzy, bo znowu to się będzie wgrywało 15 godzin. Nie wiem czemu, nie potrafię tego jeszcze skompensować tak, żeby to w miarę szybko wchodziło. To by było na tyle, to do zobaczonka.